Szczęść Boże, witajcie. Kolejny komentarz do czytań, akurat dzisiejszych. Czasem wam mówię, żebyście zaglądali do czytań. Pytanie, jak najprościej zaglądnąć, to oczywiście aplikacja Pismo Święte. Klikamy sobie czytania na dany dzień. Już mamy. Bardzo proste. Nie trzeba szukać po internetach, nie trzeba szukać po lekcjonarzach czy jakichś innych materiałach. Kontynuujemy historię Dawida. Warto sobie zobaczyć, co się dzieje, jak Dawid podchodzi do kwestii tego, że jego syn przeciwstawił się Dawidowi, jak temu postępuje, tam jest złorzeczenia z rodziny Saula. Popatrzcie, jak Dawid postępuje. Coś, na co chciałem wam dzisiaj zwrócić uwagę, coś, co mnie jakoś tak zwróciło, to temat świń. Dzisiaj w Ewangelii będzie sytuacja nad jeziorem Kafarnaum. Jesteśmy w krainie Genezarejczyków. I tam jest oczywiście uzdrowienie opętanego, może się skupić na opętanym. Ale chciałem wam zwrócić uwagę na pewną rzecz. Oczywiście Jezus właśnie uzdrawia, oczyszcza, uwalnia od złego ducha. I teraz konsekwencją tego powinno być to, że właśnie wszyscy uwierzą w Niego, że jest Synem Bożym. Wejdzie do wioski, wejdzie do miejscowości i będzie dalej nauczał. Ale zobaczmy, że ci, którzy byli w tej wiosce, kiedy dowiedzieli się o tym, co uczynił Jezus, zobaczyli na dwie rzeczy. Zobaczyli tego uzdrowionego, czy tego, który został oczyszczony. I zobaczyli, że coś się stało ze świniami. I to stało się przeszkodą do tego, żeby Jezusa wpuścić, tylko prosili, żeby odszedł. I myślę, że to jest, szczególnie świnie, to jest taki fajny motyw na to, żeby zobaczyć na to, że nas pewne relacje muszą coś kosztować. Oczywiście trochę z ekonomii, czym jest przychód, czym jest dochód, że mamy koszty uzyskania przychodu, ale myślę, że jak do kogoś się zbliżamy, zakładamy, że zbliżamy się do Pana Jezusa, zaczynamy Go coraz lepiej traktować, poważniej, bliżej, to automatycznie coś będzie nas kosztowało. W jednym fragmencie Święty Piotr pyta, mówi, my wszystko zostawiliśmy dla Ciebie, nie? Co dostaliśmy zamiast tego? I teraz świnie miało być tym kosztem uzyskania przychodu, tej relacji z Panem Jezusem, a ludzie potraktowali to jako stratę. I myślę, że to jak zobaczymy na różne rzeczy, które gdzieś tam w życiu robimy, nocy nieprzespane, godziny przegadane, to, że musieliśmy czasami zapomnieć o swoich pasjach, poświęcić się czemuś, to można potraktować po prostu jako największe zbrodnia świata, czyli największą stratę, a można potraktować to, że ja to robię dla kogoś. I teraz, jeżeli jestem bliżej Pana Jezusa, to automatycznie nagle zaczynam chcieć więcej się z Nim spędzać czasu, więcej się modlić, czyli na przykład, nie wiem, wstaję godzinę wcześniej, żeby trochę posiedzieć z Panem Jezusem. Wieczorem wcześniej wyłączam komputer, Netflixa, po to, żeby z Nim trochę posiedzieć. Zaczynam inaczej traktować ludzi. Łatwo jest kogoś nie lubić, łatwo odcinać się od kogoś, a przez to, że zbliżam się do Jezusa, poważnie traktuję Jego słowa, zaczynam inaczej traktować tych ludzi i to mnie kosztuje, nie? Ale ten koszt nie jest dla mnie cierpieniem. I teraz te świnie to jest jakiś koszt. I teraz pytanie, co ja w tych świniach zobaczę? Zobaczę to, że Jezus tylko chce, cały czas chce coś mi zabierać. Czy ja chcę, że to są rzeczy, które chcę Ci oddać? Ja chcę być bliżej Ciebie. Popatrzcie dzisiaj na świnie w swoim życiu. Może nie patrzmy na ludzi. Patrzmy na rzeczy, na sytuacje, które może to mogą być nasze wady, może nasze kompleksy, nasze jakieś takie lenistwa. Zobaczcie na to wszystko. Trzymajcie się. Dobrego dnia wam życzę.